Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w klimacie wczesno-jesiennym i zapraszam na otwieranki. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować 10 książek premier wczesnej jesieni. Mam nadzieję, że znajdziecie wśród nich książkę, którą będziecie chcieli przeczytać. Nie ułożyłam ich w jakimś szczególnym porządku, po prostu będę brała jak leci, ponieważ układanie ich przerosło mnie dzisiaj. Zaczynamy. Z przyjemnością mogę Was poinformować, że już niedługo na księgarskich półkach znajdzie się kolejna część cyklu z Lordem Wimseyem. Zastępy świadków. To druga część przygód domorosłego detektywa, który odnajdowaniem morderców zajmuje się tak naprawdę jako swoim hobby. Zajmuje się z lenistwa. Lord Peter Wimsey tym razem podróżuje po Europie, ale bardzo szybko zostaje ściągnięty do Wielkiej Brytanii, ponieważ okazuje się, że jego brat oskarżony jest o zamordowanie przyszłego szwagra. I kiedy wraca, okazuje się, że ten brat nie za bardzo jest skory do współpracy. Czyżby rzeczywiście był zamieszany w zabicie kandydata na męża ich siostry? No ciekawe. Powiem Wam, że jestem bardzo zaintrygowana. Pierwsza powieść podobała mi się. Bardzo chętnie sięgnę po kolejną. Tę autorkę też już bardzo dobrze znam. Przeczytałam jej 3 prezentowane tutaj na okładce książki. Przyjaciel oraz Pełnię miłości uwielbiam. Ta trzecia książka, która jest taką biografią Susan Sontag, podobała mi się trochę mniej. Ale sądząc z opisu, dla Rowenny będzie bardzo ciekawą książką. Otóż bezimienna, nienazwana tutaj pisarka spotyka swoją byłą przyjaciółkę, koleżankę z osiedla, z którą mieszkały na Staten Island. Okazuje się, że Rowenna jako dorosła dziewczyna zaciągnęła się do wojska i trafiła do Wietnamu. I teraz szuka kogoś, kto pomógłby jej spisać wspomnienia. To powieść antywojenna, to powieść ukazująca kobiety na wojnie i ukazująca okropieństwa związane z prowadzeniem działań wojennych. Myślę, że bardzo aktualna teraz, czy w przeszłości, czy także w przyszłości. Myślę, że te tematy nigdy się nie przestarzeją, a szkoda. Sandial, Catriony Ward. Tę autorkę być może kojarzycie. Ona napisała książkę pod tytułem Ostatni dom na zapomnianej ulicy. I tamta powieść bardzo mi się podobała. Ona była mocno zaskakująca. Ta tutaj ma trochę elementów thrillera oraz horroru. To ostatnie trochę mniej mi się podoba, ponieważ ja za horrorami nie przepadam, ale oczywiście dam tej książce szansę i zobaczę, o czym ona jest. Na okładce piszą, że jest to powieść o kobiecie, która zbudowała sobie idealną rodzinę, taką, o której zawsze marzyła. 2 córki, domek, mąż. Ale okazuje się, że ta młodsza córka zachowuje się niepokojąco. Zbiera drobne kości, ma jakichś wymyślonych przyjaciół, z którymi rozmawia. I kobieta zaczyna się obawiać o bezpieczeństwo swojej drugiej córki. Wobec tego zabiera tą Kelly do domu u swojego dzieciństwa, właśnie do Sandial, położonego głęboko na pustyni Mojave. I tam dochodzi do różnych przerażających sytuacji. Kobieta musi dokonać różnych strasznych wyborów. No brzmi to intrygująco. Mam nadzieję, że będzie bardziej thrillerem niż horrorem. Kolejny thriller to najnowsza książka Karla Owego Knausgårda, Gwiazda poranna. Podobno pierwsza część z cyklu, a jak wiemy, ten autor potrafi w cykle, tak? Jego seria pod tytułem Moja walka liczy 6 tomów, każdy z nich co najmniej tak gruby jest. O czym to jest? Gwiazda poranna nie jest powieścią, którą można wytłumaczyć. Musi być przez nas przeżywana wszystkimi zmysłami i przyjmowana z otwartym umysłem. I rzeczywiście, tak czytam sobie opis na okładce, to on niewiele mi mówi. Przedstawia
kilku, może nawet kilkunastu bohaterów, którzy zajmują się jakimiś swoimi przyziemnymi sprawami, kiedy nad ich głowami nieoczekiwanie zawisa wielka gwiazda. Nikt nie wie, co to za zjawisko, czy to jakaś płonąca planeta, a może supernowa. Czytałam już pierwsze recenzje tej książki i nie do końca są pochlebne. Może inaczej, to nie jest tak, że piszą o tym, że to jest zła książka, ale słyszałam o Gwieździe Porannej, że trąci taką trochę sztucznością, jakby autor chciał przerosnąć samego siebie. No, zobaczymy. Ja jestem wielką miłośniczką mojej walki tego autora, zatem oczywiście tę książkę przeczytam i zobaczę, czy pokocham ją równie mocno, jak jego największe życiowe dzieło. Supernormalsi. To jest książka, która jest pozycją popularno-naukową. Ma podtytuł Trudne dzieciństwo i niezwykła historia odporności psychicznej. I opowiada o ludziach, którzy doświadczyli różnego rodzaju przemocy, wykorzystania psychicznego, fizycznego, seksualnego. Doświadczyli również przemocy rówieśniczej lub domowej, utraty rodzica, różnych zaburzeń, uzależnień. Wszystkiego tego doświadczyli przed 20 rokiem życia. I jak dowodzą badania, 75% osób przed 20 rokiem życia doświadcza właśnie takich traumatycznych przeżyć. Ale wielu ludzi potrafi się wygrzebać z takich problemów i dokonać wielkich rzeczy. I właśnie ta książka opowiada o ludziach, którym udało się dokonać bardzo wiele mimo traumatycznego dzieciństwa. I tutaj ta książka też odpowiada na pytania, dlaczego niektórzy ludzie świetnie sobie radzą z trudnościami. Co możemy powiedzieć o pozornie niezniszczalnych, niezwyciężonych młodych osobach, które wydają się obdarzone nadludzką zdolnością do adaptacji i odnoszenia sukcesów? I jak pokonać przeciwności losu, których doznaliśmy w dzieciństwie? Myślę, że to może być bardzo ciekawa pozycja. Teraz mam jedną książkę dla dzieci, Z miasta do miasta. Książka bardzo fajnie ilustrowana i opowiadająca, jak sam tytuł wskazuje, o różnych miastach na świecie. Miastach, które charakteryzują się czymś wyróżniającym je spośród innych. Na przykład mowa tutaj o berlińskich królikach, o londyńskim metrze, mowa tutaj o miastach, które są wyjątkowo zaśmiecone, bądź też miastach, które są wyjątkowo ekologiczne. Także do tej książki na początku dołączona jest mapa, która ukazuje nam położenie wszystkich omówionych miejsc na świecie. I tak naprawdę ta mapa świata dotyczy wszystkich kontynentów. Zatem uważam, że będzie bardzo interesująca nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Szóste wymieranie. To książka wielokrotnie nagradzana. Książka uznana za jedną z najważniejszych książek literatury faktu wszechczasów. Elizabeth Colbert, Szóste wymieranie, historia nienaturalna. To opowieść o tym, że w historii świata 5 razy doszło do masowego wymierania gatunków. Teraz jesteśmy świadkami wymierania 6. W erze antropocenu to ludzie sprawiają, że dochodzi do tak gwałtownego wymierania różnych gatunków roślin i zwierząt. Ale też ludzie pracują nad tym, aby to wymieranie powstrzymać. I autorka tutaj opisuje gatunki, które wymarły, ale także ludzi i ich wysiłki dążące do tego, aby powstrzymać zagładę fauny i flory na świecie oraz być może odwrócić pewne zjawiska, które nie zaszły jeszcze za daleko. Powstało nowe wydawnictwo, nie wiem, czy macie taką świadomość. Wydawnictwo nazywa się Szczeliny i będzie wydawało książki reporterskie dotyczące różnych miejsc na świecie i różnych problemów współczesnego świata. Reklamują się hasłem Odkrywamy szczeliny rzeczywistości. I mam przed sobą jedną z dwóch wydanych na sam początek książek. Jest to książka dotycząca Ameryki, Ameryka Dom
Podzielone, napisana przez Andrzeja Kochuta. Jest to książka, która opowiada o współczesnej Ameryce, o kraju, który jeszcze 20-30 lat temu zupełnie inaczej sobie wyobrażaliśmy. Wyobrażaliśmy sobie jako krainę mlekiem, miodem płynącą, gdzie pieniądze leżą na ulicy, wszyscy ludzie są szczęśliwi i w ogóle jest tam cudownie i wspaniale. Ale pewnie z wiekiem, z nabywaniem dojrzałości, nabywaniem doświadczenia, widzimy, że Ameryka krajem cudownym nie jest. Jest to kraj, w którym prawdopodobnie wielu z nas nie chciałoby mieszkać. To kraj przede wszystkim podzielony. To kraj, w którym w dalszym ciągu możemy mówić o systemowym rasizmie. To kraj, gdzie bardzo bogaci są naprawdę bardzo bogaci, potem nie ma długo nic, a później jest mnóstwo bardzo biednych ludzi. To także kraj, gdzie jest kult pracy. Ale to też kraj, gdzie były prezydent na przykład namawia swoich wyborców do ataku na Kapitol. Więc o takich problemach jest ta książka. Ja ją przejrzałam i wydaje mi się, że ona będzie napisana w taki sposób, że każdy z nas jest w stanie z niej zaczerpnąć jakąś wiedzę. To nie jest książka napisana dla politologów, lecz dla zwykłego czytelnika, który chciałby się bardziej wgłębić w problemy Ameryki. Dla miłośników muzyki rozrywkowej. Rock and roll. Zawsze The Rolling Stones. Proszę bardzo. Biografia kultowego zespołu. Zespołu, który nigdy nie był moim ulubionym, ale który gdzieś tam zawsze podświadomie podziwiam, że tym dziadkom jeszcze ciągle się chce i jeszcze ciągle im wychodzi granie na scenie. Ten zespół obrósł wieloma legendami i mitami. Jeden z nich mówi o tym, że Mick Jagger oraz Keith Richards poznali się gdzieś tam na dworcu kolejowym, bo obaj czekali na ten sam pociąg. Jeden przy sobie miał płytę, drugi miał gitarę. I kiedy zaczęli rozmawiać od słowa do słowa, założyli zespół. Autor tej książki w latach 90. podróżował z tą grupą i był z nimi w trasie, która obejmowała wiele, wiele krajów. I dzięki temu nawiązał z nimi dość bliskie relacje, uczestniczył i w koncertach, i uczestniczył w życiu pomiędzy koncertami. I dzięki temu powstała właśnie ta książka. Ta książka ma ilustracje, ma zdjęcia, ale są to fotografie, wszystkie zdaje się czarno-białe, które przedstawiają muzyków na przykład w takich bardziej domowych pieleszach. Ostatnią książką, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, jest Wyobraź to sobie Łukasza Jacha. Psychologiczna opowieść o bujaniu w obłokach. No brzmi nieźle. Myślę, że lubimy bujać w obłokach, lubimy myśleć o niebieskich migdałach, lubimy, kiedy nasza wyobraźnia działa na najwyższych obrotach. I jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak taniec może Cię zabić, co wspólnego ma Sigmund Freud ze Steve'em Jobsem? Czy jest coś mniej zabawnego niż tłumaczenie dowcipów? Czy cipa to wulgaryzm? Czy istnieje skuteczny sposób na pozbycie się kaca? Jak wielu ludzi snuje fantazje o morderstwach? I do czego dzieciom i dorosłym przydają się wymyśleni przyjaciele? To przeczytaj tę książkę. Dla mnie opis intrygujący. Myślę, że jestem w stanie się odnaleźć w tej książce, chociaż moja wyobraźnia nie jest jakoś bardzo bujna. Ja na przykład, kiedy czytam książki, to bardzo rzadko wyobrażam sobie to, jak wyglądają bohaterowie. Nie wyobrażam też sobie jakoś szczegółowo okoliczności przyrody, w których oni się znajdują. Po prostu wszystko to widzę w swojej wyobraźni bardzo schematycznie. Co więcej, absolutnie nie mam pamięci do imion i nazwisk bohaterów. Tak więc zazwyczaj, kiedy oglądam film na podstawie książki, którą przeczytałam, to wszystko jest dla mnie nowe i absolutnie tak, jak mogłam sobie wyobrazić. Dlatego, że tak jak mówię, ja wyobrażam sobie to wszystko bardzo schematycznie. Dlatego też być może powinnam popracować nad swoją wyobraźnią i ta książka może mi w tym pomóc. Zachęcam, żebyście też do niej
zajrzeli, ponieważ pytania, które ma zapisane na okładce, brzmią bardzo intrygująco. No więc na tym zakończymy. Przedstawiłam Wam 10 książek, które niedawno się ukazały lub też ukażą się we wrześniu, czyli na samym początku astronomicznej jesieni, aczkolwiek jeżeli chodzi o pogodę, to przynajmniej w Poznaniu od kilku dni trwa już jesień. Myślę, że będziemy mieli dużo dobrego do czytania na długie jesienne wieczory. Powiedzcie mi, czy zaintrygowałam Was jakąś książką i czy zamierzacie którąś z nich przeczytać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.